Cześć wszystkim, z tej strony Prey, witam Was bardzo serdecznie w potencjalnym rozegraniu na euro. Mówię potencjalnym, dlatego że jeszcze nie ma konkretnych przesłanek do tego dla mnie, żeby się w samą pozycję zapakować. Będę czekał na konkretne poziomy. Mamy obecnie pierwszą 40 czasu nowojorskiego, więc jeszcze jesteśmy nawet przed killzone'em, w którym będę otwierał jakąkolwiek pozycję, bo on jest, jak wielokrotnie wspominam, od 2:00 do 5:00 AM czasu nowojorskiego. Natomiast jeśli chodzi o to, jak wygląda dzisiaj mój cały top-down analysis, czyli tak naprawdę analiza od A do Z. Będę starał się mniej też tutaj ruszać wykresem na Waszą prośbę, bo rzeczywiście może być to trudne później w odbiorze. Więc zaczynając od rzeczy podstawowej, czyli tak naprawdę od wykresu, od którego zazwyczaj zaczynam, no to tak naprawdę powinienem zacząć od 3-miesięcznego, natomiast no jego już pokazywałem wielokrotnie. Jeśli chodzi o ten kwartał, no to zebraliśmy szczyty z poprzednich kwartałów, po czym na wykresie miesięcznym tak naprawdę zakończyliśmy poprzedni miesiąc w taki sposób, że zamknęliśmy się ponad tymi szczytami, natomiast nie przesunęliśmy rynku ponad tego swing high'a, który znajduje się tutaj. Więc teraz analogicznie możemy spodziewać się po prostu retracementu na początku tego miesiąca, szczególnie tutaj w kierunku poprzedniego szczytu, który zebraliśmy i poprzedniego swing high'a, to znaczy poprzedni swing high, który miał miejsce i który tak naprawdę został zaatakowany. To jest ten swing high. Jego przesunęliśmy, dlatego teraz tutaj możemy spodziewać się wsparcia w tym momencie analogicznie. Ze względu na to, że nie przesunęliśmy tego szczytu, który znajduje się tutaj, więc teraz spodziewam się, że w tym miesiącu możemy zobaczyć spadek do 1,09850, jeśli chodzi o ten poziom na futuresach. Więc tak to wygląda, biorąc pod uwagę euro. Przechodząc sobie właśnie szybciutko tylko sobie zapiszę tutaj jako potencjalny retracement. I moi drodzy, przechodząc szybko na wykres weekly. Więc patrząc szybko na wykresie weekly, mamy poniżej konkretną płynność, czyli BC. No to jest rzecz, na którą na pewno będę w pierwszej kolejności polował w tym tygodniu i do której będę starał się antycypować tak naprawdę zrzutę, ze względu właśnie na to, w jaki sposób układa mi się bias. To znaczy układa mi się bias już spadkowy, i będę targetował to, co jest tak naprawdę tutaj najbliżej dla mnie, czyli właśnie to BC, czyli Fair Value Gap wzrostowy. To jest dla mnie, co dokładnie mówiąc, to jest Buy Side Imbalance, Sales Sell Side Inefficiency. W taki sposób to będzie wyglądać, jeśli chodzi o to BC. Jest ono na moim radarze. Więc skoro mamy już ustalony punkt, do którego będziemy budować sobie obecny tydzień, no to można w tym momencie nałożyć tak naprawdę sobie na to troszeczkę więcej. Więc teraz już mi się włączyło tutaj higher time frame liquidity, natomiast w tym momencie to co na pewno bym chciał zrobić, to dopasować przede wszystkim na weekly poziomy, dlatego że mamy tutaj previous weekly low, które zostało już tak naprawdę w tym momencie zebrane, jeśli chodzi o tak naprawdę dzień dzisiejszy, no to już weekly low zebraliśmy, tak jak widzicie, z poniedziałku. Nie wiem czemu też nie mam tutaj, mam tutaj Friday i nie wyświetla mi się Monday. No tak, wczoraj mieliśmy bank holiday, jeśli chodzi o dolara, więc jest to całkowicie naturalne. Patrząc na to z tej perspektywy, no to tak jak wspominam, zebraliśmy low z poprzedniego tygodnia. Natomiast w dalszym ciągu tak uważam, że to BC jest jak najbardziej właśnie możliwe do rozegrania. Przechodząc już na wykres, może zaczniemy sobie nawet od wykresu daily jeszcze, żeby to wszystko ustrukturyzować od weekly od właśnie 3-miesięcznego, miesięcznego, weekly i daily, to patrząc sobie na wykres daily szybciutko,
no to mamy tutaj dosyć istotną przesłankę, jaką jest to, że mamy markę Structure Shifta do strefy wewnętrznej, czyli do tej płynności, która jest w tym miejscu, w postaci tego FUG, które się tu znajduje i w którym tak naprawdę obecnie się znajdujemy. Natomiast patrząc na to z tej perspektywy, no to mamy markę Structure Shifta, więc spodziewam się raczej tego, że będziemy próbować przede wszystkim zaatakować możliwie właśnie to BC, czy też tego order bloka, który się tutaj znajduje w tym miejscu. Tak przewiduję, dlatego że to FUG, mimo że jeszcze nie zostało zinwertowane, no to dosyć mocno już się wbiliśmy do niego raz i nie spowodowało to żadnej mocnej podbitki, wręcz zaatakowaliśmy jeszcze raz tą płynność, która znajduje się w tym właśnie FUG i zamknęliśmy się poniżej. Dlatego tutaj z tej perspektywy ten dołek dla mnie nie jest w żaden sposób dołkiem znaczącym, od którego spodziewałbym się teraz nawrotki, tylko raczej jest to dołek, który uważam, że jeszcze dzisiaj zostanie prawdopodobnie zgaszony na rzecz tego, że zbierzemy i zaatakujemy BC i tego order bloka, żeby po prostu zrobić coś sensowniejszego. A przesłankami do tego przede wszystkim jest H4. Przesłanką właściwie do tego jest przede wszystkim H4, które już bardzo mocno prezentuje strukturę spadkową, dlatego że mamy tutaj tego order bloka, do którego wróciliśmy, no i zamknęliśmy się poniżej 50%, właściwie uderzyliśmy co do pipsa, jak możecie zwrócić uwagę, co do pipsa uderzyliśmy o 50% i tak naprawdę od razu mieliśmy serię świec w dół, więc w tym momencie dla mnie jest to jasna przesłanka do tego, że to, co chcę dzisiaj zrobić, to przede wszystkim, moi drodzy, chcę wyłapać na wykresie już na niższych interwałach, chcę wyłapać retracement, im wyższy ten retracement, tym lepiej. Najlepiej gdzieś z poziomu tego CB, który się tu znajduje. I według tego na niższych interwałach już ułożyć sobie właśnie scenariusz spadkowy. Ja będę starał się łapać już właśnie jakiekolwiek shorty gdzieś, pewnie tutaj z okolic właśnie tego CB, przynajmniej żeby być powyżej tych 50%, gdzieś tutaj z tego breakera, który się tu znajduje, żeby już po prostu wyłapać fajne entry. No i będziemy atakować przede wszystkim previous day lowa, jeśli chodzi o ten poziom, będziemy starali się łapać, o, tu dziwne, tu już Monday jest zaznaczone. Dobra, nieistotne. I będę starał się targetować później pozycję właśnie w kierunku tego BC, które tu jest zaznaczone, czyli Higher Time Frame Points of Liquidity. Natomiast na ten moment dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy mieli właśnie jakąkolwiek sensowną podbitkę. Patrząc również na Forex Faktory, jak to wygląda na Forex Faktory, to już szybko wam przełączę. Patrząc szybciutko na Forex Faktory, wczoraj mieliśmy właśnie Bank Holiday na dolarze, dlatego wczoraj niczego specjalnego się nie spodziewałem. Natomiast w dniu dzisiejszym o 16 mamy już Manufacturing PMI, także też będzie dzisiaj dosyć interesujący na pewno materiał z od zera do day tradera, jeśli chodzi o NQ. Bo na pewno na Nasdaqu spowoduje to jakiegoś rodzaju zwiększone fluktuacje i większą po prostu zmienność. Także na ten moment czekam na to, co tak naprawdę wam przedstawiłem, czyli przede wszystkim w pierwszej kolejności czekam na właśnie retracement. I to będzie dla mnie rzecz najważniejsza. Nie wiem, czemu teraz mi się nie chce przełączyć na ponownie na TradingView. O, już jesteśmy. Więc no cóż, dam wam znać, tak wygląda top-down analysis na dziś i mam nadzieję, że otrzymamy jakikolwiek delivery do premium, jeśli chodzi o to. Z takich modeli akumulacji, manipulacji, dystrybucji, no to właśnie według tego modelu zawsze, moi drodzy, szukam wejścia, czyli antycypuję po prostu akumulację teraz w tym miejscu, manipulację do tego CB i dystrybucję w przeciwnym kierunku, dlatego że uważam, że no, potencjał na wzrosty dzisiaj jest znikomy, a to BC, które znajduje się tutaj, będzie definitywnie dużo lepszym miejscem do targetowania i dużo bliższym niżeli cokolwiek tutaj. No i moi drodzy, jesteśmy już w pozycji, udało się wyłapać całkiem nawet fajne wejście. Już wam pokazuję również, jak to wygląda u mnie, jeśli chodzi o futuresy, dokładniej patrząc sam poziom wejścia, stop loss i tak dalej. Tak jak widzicie, pozycja jest otwarta. Na sam koniec jeszcze materiału dodam wam wycinek
z samych już logów na futuresach, gdyby ktoś jeszcze miał jakieś wątpliwości, więc tak, dzisiaj na moim głównym koncie, dlatego już mogłem sobie pozwolić na 10 kontraktów, także bardzo spoko. No i też będziemy oczywiście tutaj prawdopodobnie też tego stop lossa później przenosić. Naprawdę bardzo fajnie zaczyna to ciągnąć, cały scenariusz zaczyna się sprawdzać, jeśli chodzi o nasze założenia tutaj. No i przede wszystkim już widać, że wchodzi dosyć spora zmienność teraz na rynek w okolicach 3,58 czasu nowojorskiego. No i bardzo fajny też swing high został tutaj utworzony w ramach tego CB, które się tu znajduje. Także naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Jeśli chodzi o to dzisiejsze rozegranie, tak to widzę z perspektywy akumulacji, manipulacji i dystrybucji. No dzisiaj ta manipulacja, tak jak widzicie, trwała troszeczkę dłużej. To, co wydarzyło się tutaj poniżej, to niestety jeszcze manipulacja nie była, ze względu na to, moi drodzy, że popatrzcie sobie, jak to wygląda z poziomu 15. No z poziomu 15 widać tutaj po prostu bardzo mocno, że nawet się nie zamknęliśmy poniżej, tu dalej mieliśmy fazę akumulacji. Chociaż tak naprawdę ktoś by mógł powiedzieć, że to jest AMD na mniejszą skalę właśnie pod ten retracement. Natomiast no wyższe interwały, tak jak wam zresztą wskazałem wcześniej, układają się dzisiaj w taki sposób i jeśli chodzi o model AMD, no to moi drodzy, tak to dzisiaj widzę i dystrybucję właśnie w kierunku tego BC. Ja na razie sobie to zostawiam, moi drodzy, i widzimy się już na samym oczywiście rezultacie, albo jeśli zmienię coś po prostu dalej. No i moi drodzy, dobrze, jesteśmy już po krótkiej przerwie, tak jak widzicie, naprawdę zaczęło to bardzo, bardzo ładnie ciągnąć. Ja sobie po drodze również trochę dołożyłem, natomiast myślałem, że bardzo szybko zaczniemy lecieć w drugim kierunku. Zaraz zacznę już też odkupywać sobie trochę kontraktów, bo już naprawdę jestem tutaj zarobiony tak, jakbym sobie, moi drodzy, w tym momencie życzył. Dlatego też zacznę już ponownie na następnej szybkiej dystrybucji, albo tak naprawdę wiecie co, już teraz zacznę sobie odkupywać trochę w swojej pozycji. Przy 40 tikach profitu zacznę sobie odkupywać, moi drodzy, już 5 w takim razie. Ok, tutaj w takim razie odkupuję sobie piąteczkę albo 40 nawet jeden. No to pięknie niż już to leci i odkupuję sobie, moi drodzy, w tym momencie 5 kontraktów odkupione, także fantastycznie. Stop loss poleci na break even, jeśli chodzi o to. Także odkupiliśmy już tu piąteczkę. Jesteśmy teraz, nasze wyjście przełożyło się troszeczkę niżej, więc tu muszę wam to wszystko, moi drodzy, pokazać, ale stop loss już jest już na break even i cała reszta trade'a, no w tym momencie już albo sobie doleci do BC, albo zamkniemy go na jakieś wywrotce, więc tak to, moi drodzy, dzisiaj z tej perspektywy wygląda. Szybko wam to jeszcze przerzucę na oczywiście, jak to wygląda u mnie na futuresach, więc dajcie mi tutaj chwileczkę i już wszystko wam tak naprawdę w tym momencie pokazuję, jak to wygląda również właśnie na futuresach. Tak jak widzicie, no zostało już naprawdę niewiele do tego take profita. Natomiast ja zdaję sobie sprawę, jak często to niewiele potrafi nagle zawrócić, ale no draw on the liquidity jest dosyć mocne, dlatego poczekamy sobie razem na to, aż albo nam tą pozycję zbierze. Popatrzę sobie jeszcze, jak to wygląda na, moi drodzy, niższym interwale. No naprawdę, no bardzo mocno widać, że lecimy do tego BC i to ten dol jest tutaj, jest no przepotężny, więc raczej nie spodziewam się tutaj, moi drodzy, tego, że teraz będziemy mieli mocną zawrotkę, tylko raczej to BC, które się tu znajduje, będzie zaraz, moi drodzy, uskutecznione. Dobrze, popatrzmy sobie jeszcze szybko w takim razie tutaj na futuresy. No naprawdę, no jesteśmy bardzo, 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 moi drodzy, blisko tego. Aż troszeczkę się zastanawiam, czy już nie zamknąć całości. To jest zawsze coś, co przy tak bliskim już tej kwropicie gdzieś mnie zastanawia, no ale nie wiem, na razie ładnie to wygląda, na razie rzeczywiście ładnie to wygląda i jesteśmy w stanie, gdybyśmy zamknęli teraz, jesteśmy w stanie uzyskać, powiedzmy, te, no teraz już ciężko patrzeć na to w ten sposób, no ale biorąc pod uwagę zysk, który byśmy tutaj mieli, no to całkowity zysk z dzisiejszego dnia, już musicie mi dać momencik, przełączę sobie z powrotem tutaj i wszystko sobie, moi drodzy, posprawdzam.
no to całkowity zysk w takim wypadku byłby w okolicach w takim razie 4K. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo spoko. 4K, poczekajcie, dobrze myślę? Nie, źle myślę. Byłoby to 3,5 tysiąca, także naprawdę bardzo w porządku. No zastanawiam się, trochę mnie to martwi, to co się teraz dzieje, bo mamy takiego pina. Dobra, wiecie co, ja zamykam całość na 3K, 1 do 3 ostatecznie, bo tam 1000 było ryzyka, także spoko. Nie chcę się bawić teraz w to, nie chcę się bawić w takim wypadku w to, co się, moi drodzy, tutaj wydarza, bo nie podoba mi się to po prostu, jeśli chodzi, moi drodzy, o to, jak wygląda ta piątka teraz w tym momencie. Wiem, że ten dol pewnie tutaj się wydarzy, bo zawsze się wydarza oczywiście, jak zamknę przed, natomiast tak jak mówię, zawsze oczywiście w cudzysłowie, natomiast tak jak mówię, no pozycję ja na ten moment zamykam. Dobrze, więc plus 3K dzisiaj, bardzo spoko. Jeśli chodzi o to, trochę to dołożenie było już dzisiaj niepotrzebne, natomiast już szybciutko wszystko wklejamy, jak to wygląda dalej, ale no i tak dołożenie wyszło ostatecznie na plus, także już wam, moi drodzy, wklejam całość wycinka. Jak to wszystko wygląda? Dobrze, w takim wypadku tak to, moi drodzy, dzisiaj wygląda. Wklejamy wycineczek. Takie wejście na kontrakcie 6E oczywiście, no i ostatecznie udało się zrealizować taki profit, także bardzo spoko dzisiaj rozegranie. No i cóż, moi drodzy, to tyle. Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni, cześć.